Serdecznie witam na kolejnej konferencji organizowanej w Grudziądzu wspólnie z radnymi Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Ruchu dla Grudziądza. Cieszę się, że będziemy mogli kontynuować również po wyborach te konferencje, które dla mnie były szalenie ważne, ponieważ pozwalały informować zarówno o mojej aktywności, ale również to, co dla mnie szalenie ważne, również o działaniach naszych radnych. Przetoczyła się cała wielka fala związana z wyborami. Chcę podziękować wszystkim mieszkańcom Grudziądza i okolic Grudziądza, którzy na mnie głosowali. Ja nie spodziewałem się tak dobrego wyniku. Z faktu, że pomimo startu z piątego miejsca uzyskałem najlepszy wynik na liście, bardzo dobry jak na warunki naszego okręgu, to jest dla mnie to nie tylko wielka radość, ale również i ogromne zobowiązanie, by nie zawieść tych wszystkich, którzy po raz kolejny obdarzyli mnie tak wielkim zaufaniem. Dziękuję również kandydatom z Grudziądza, bez których w wyniku nie byłoby również tego naszego wspólnego sukcesu. Jestem przekonany, że jest to sukces zbiorowy i zobowiązuje nas wszystkich, sukces Prawa i Sprawiedliwości, naszej koalicyjnej listy, zobowiązuje do jeszcze większej pracy na rzecz społeczeństwa. Proszę Państwa, będziemy kontynuowali w tej kadencji również te nasze comiesięczne spotkania, o których będziemy mówili zarówno o sprawach ważnych dla Polski, jak również ważnych tu w Grudziądzu. Chcemy być konstruktywną, zdecydowaną, bardzo merytorycznie przygotowaną opozycją do władz Platformy w Grudziądzu. Nie krytyka dla krytyki, ale tak jak do tej pory również to miało miejsce, chociaż było często opacznie przez naszych adwersarzy przedstawiane, chcemy pokazywać to wszystko, o czym obywatele wiedzieć powinni. W jaki sposób wygląda Platformy Obywatelskiej, jakie są niedociągnięcia, co należałoby zrobić, jakie będą propozycje również naszych radnych. Mam nadzieję, że to pozwoli, również porządkując sytuację w strukturach Prawa i Sprawiedliwości w Grudziądzu, na zbudowanie silnej, kompetentnej ekipy, która wygra wybory samorządowe za 3 lata. To jest bardzo ważne. My oczekujemy, żeby struktury Prawa i Sprawiedliwości były nie tylko zapleczem dla nowego rządu, który będzie w najbliższych dniach formowany, ale były również systemem wczesnego ostrzegania o problemach, jakie społeczeństwo zgłasza. Ja zdaję sobie sprawę, że wielu tych naszych przyszłych ministrów, wojewodów, ważnych urzędników, ciężko pracując, może popaść taką spotykaną i psychologicznie często dostrzeganą sytuację zrywania kontaktów z realnym światem, z rzeczywistością, ze społeczeństwem. Po to właśnie ma być sprawna partia Prawo i Sprawiedliwość, wspierana przez naszych koalicjantów, przez środowiska, które w Prawie i Sprawiedliwości upatrują również nadziei, które w nas upatrują swojej reprezentacji politycznej, czyli środowiska Solidarności, środowiska związane z Kościołem, kombatanci, ci wszyscy, którzy z różnymi nurtami patriotycznymi są związani, że będą również wspólnie szybko informować, tego nie wolno robić, tu się trzeba cofnąć, tego społeczeństwo sobie nie życzy, te czy tamte problemy zgłasza. Taki system wczesnego ostrzegania Prawo i Sprawiedliwość będzie tworzyło. On jest niezbędny również dla tych wszystkich, którzy z faktu wygrania wyborów w skali ogólnopolskiej również będą stanowili rząd i będą pracowali w organach wykonawczych. Mam nadzieję, że sprostamy zadaniu, że te oczekiwania, które społeczeństwo w nas pokłada, będziemy w stanie realizować. Gratuluję posłowi Szymańskiemu z Grudziądza, który został reprezentantem Platformy Obywatelskiej. Jestem przekonany, że w sprawach dotyczących
ważnych dla Grudziądza interesów będziemy mogli współpracować. Ja nie traktuję jako rywala, przeciwnika, z którym muszę walczyć. Wydaje mi się, że pewne rzeczy można wspólnie starać się realizować. To nie, oczywiście nie zwalnia z odpowiedzialności za 8 lat rządów i te działania, których Platforma nie podejmowała albo podejmowała w sposób nieskuteczny. Gratuluję również naszemu kandydatowi, który wygrał wybory do Senatu, tu z okręgu grudziąckiego. Liczę na dobrą współpracę z panem Andrzejem Joduszewskim. Liczę na to, że będziemy mieli również możliwość utworzenia wspólnego biura. Wtedy to biuro mogłoby być i większe, i bardziej służące w większym stopniu niż do tej pory mieszkańcom. Mam zresztą uzgodnione z parlamentarzystami z naszego okręgu wyborczego, że nie będzie na poziomie biur rywalizacji między posłami. Każdy oczywiście musi mieć własne biuro podstawowe, to ustawa o tym decyduje, to jest jego biuro osobiste. Natomiast w tych powiatach, gdzie nie mieszka poseł, gdzie nie ma jego biura podstawowego, to biura będą naszymi wspólnymi poselskimi biurami. Będą nazwiska wszystkich posłów, którzy będą w Klubie Prawa i Sprawiedliwości i to również pozwoli rozdzielić trochę, mówiąc w pewnym uproszczeniu, pracę i obowiązki, że nie tylko ja będę zmuszony czy zainteresowany częstym pobytem w Grudziądzu, ale również pozostali nasi posłowie będą tu pełnili dyżury, ich prawnicy będą się tutaj mogli pokazywać częściej niż to było związane tylko z obowiązkami jednego posła. Także jestem pełen nadziei zarówno na współpracę z senatorem Mioduszewskim, jak również z pozostałymi posłami Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy kontynuowali te nasze spotkania, będziemy starali się społeczeństwu przybliżać i wyjaśniać to wszystko, co będziemy dla naprawy sytuacji w Polsce realizować. Dziękuję Państwu radnym i również te sprawy, które są ważne dla Grudziądza, chciałbym, by dzisiaj były poruszone. Proszę bardzo. Wyrazić ogromną radość, jaką wszystkim nam przyniósł wynik wyborów. Myślę, że od niedzieli wszyscy jesteśmy, żyjemy w lepszej, zmieniającej się przynajmniej na lepsze Polsce. Jak powiedział tutaj obecny pan Zelmański, on nawet zauważył, że od niedzieli serce go przestało boleć, także wyniki wyborów, jak się okazuje, mają też właściwości kardiologiczne. Terapeutyczne. Gratuluję przede wszystkim panu obecnemu dzisiaj z nami, panu posłowi Ardanowskiemu. Cieszymy się bardzo, ponieważ no, z panem posłem właściwie pracujemy od wielu lat. Odbyliśmy dziesiątki konferencji poświęconych sprawom Polski i sprawom Grudziądza, więc zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejmuje władzę w Polsce, będziemy jeszcze skuteczniej mogli również ze sprawami grudziąckimi docierać tam, gdzie chcielibyśmy je móc przedstawić. Cieszę się z tej deklaracji, że tradycja tych konferencji będzie podtrzymana. Cieszymy się oczywiście z wyboru pana Andrzeja Mioduszewskiego na senatora. Gratulujemy wszystkim, którzy na ten wynik Prawa i Sprawiedliwości w naszym okręgu się złożyli. I miejmy nadzieję, że z tego będą płynęły dobre skutki dla Polski, ale również dla naszego miasta. Chociaż zdajemy sobie sprawę, że nadzieje, jakie wszyscy wiążemy z tą zmianą, są ogromne i wymaga to ogromnej pracy, żeby tych nadziei, które Polacy wiążą z nowym rządem, nie zawieść. Tego oczywiście życzymy
i naszym posłom, i naszym parlamentarzystom, i sobie życzymy jako obywatelom. Proszę Państwa, ze spraw tutaj miejskich, które przygotowaliśmy na dzisiejszą konferencję, chciałbym zasygnalizować dwie, krótko, bo myślę, że nie są to sprawy jakoś bardzo kontrowersyjne. Jedna to jest sprawa, inicjatywa, z którą w najbliższych dniach wystąpimy. Mianowicie zgłosimy propozycję, aby miasto odstąpiło od poboru opłaty targowej. Taką możliwość stworzyła nowelizacja ustawy, która została przeprowadzona w czerwcu. W sierpniu prezydent Duda podpisał tę ustawę i ten przepis akurat, który to umożliwia, zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku. Chcemy, aby do tego czasu Rada Miejska również podjęła w tej sprawie uchwałę i aby podjęła decyzję o odstąpieniu od opłaty targowej. Taką możliwość, tak jak powiedziałem, daje ta nowelizacja, która polega na tym, że część opłat lokalnych, nie tylko opłata targowa, ale ona głównie i ona właśnie tylko dotyczy Grudziądza, część opłat lokalnych została uznana za opłaty fakultatywne, a nie obligatoryjne. Więc jest zapis w ustawie, który mówi, że Rada Miejska może ustalić opłatę targową, ale nie musi tego robić. Ma to oczywiście dalej idące konsekwencje, ponieważ zaniechanie poboru tej opłaty nie skutkuje obniżaniem subwencji dla miasta. Kiedyś często gminy się powoływały na to, że no nie mogą zwalniać z opłaty targowej ze względu na to, że to z kolei później skutkuje tym, że otrzymują mniejsze subwencje. Obecnie tak nie jest i jest już wiele miast w Polsce, jak Starogard, tu z bliższych miast Lublin, Warszawa, które już podjęły taką uchwałę o zaniechaniu tej opłaty. Robi się to z kilku powodów. Głównie dlatego, żeby pomóc lokalnemu handlowi, temu drobnemu, tym drobnym kupcom handlującym na targowiskach, gdzie często opłata targowa, o czym również w Grudziądzu mówiliśmy, niekiedy była przewyższała to, co byli w stanie z tego drobnego handlu uzyskać. To jest raz. Dwa, chcielibyśmy, aby ten handel targowiskowy, który w Grudziądzu cieszy się bardzo dużym powodzeniem, no, miał chociaż jakiś dodatkowy argument w konkurowaniu ze sklepami wielkoprzemysłowymi, które mają z kolei całą gamę innych narzędzi. Przełoży się to na miejsca pracy i na dochody grudziądzan. W związku z tym miejmy nadzieję, że te 600 czy 610 tysięcy, bo tyle mniej więcej z tego rocznie miasto zbierało, to są pieniądze, które i tak do miasta w takiej czy w innej formie wrócą poprzez konsumpcję, poprzez to, na co grudziądzanie je będą wydawali. Oczywiście moglibyśmy taką inicjatywę przygotować jako radni. Myślę, że znaleźlibyśmy wymaganą ilość 5 radnych, jestem tego pewny, ale chcemy, żeby była to jednak inicjatywa obywatelska. Jak Państwo wiecie, z naszej inicjatywy na nasz wniosek już w tej kadencji obniżyliśmy próg inicjatyw obywatelskich i chcielibyśmy, żeby obywatele jak najczęściej z tej formy uczestnictwa w rządzie, zarządzie miastem korzystali. Dlatego przygotujemy w najbliższych dniach tę inicjatywę. Zaczniemy zbierać podpisy wśród mieszkańców Grudziądza. Przy czym no, mam nadzieję, że na czele tej listy podpisów będą radni z wszystkich ugrupowań, nie tylko z PiS-u, nie tylko z Ruchu dla Grudziądza. Mam nadzieję, że również inni radni tę inicjatywę poprą. To jest jeden z elementów. I drugi, który chciałbym zasygnalizować, być może niektórzy z Państwa mieli okazję kilka dni temu uczestniczyć w takim spotkaniu, które rozpoczyna dyskusję nad strategią miasta. Ja akurat w spotkaniu nie uczestniczyłem, ale dysponuję całym materiałem, całą prezentacją, która została tam przedstawiona. No i powiem Państwu, że z pewnym niepokojem patrzę na przygotowywaną strategię, ponieważ ona praktycznie zapowiada kontynuację pewnego niedobrego i przez nas często krytykowanego sposobu patrzenia na miasto i z tego, co wynika z tej prezentacji przygotowanej przez jakąś poznańską firmę, chociaż powiem szczerze, że
w materiały, które tam zostały przedstawione, są jakby tak elementarne, że wydaje się, że to powinno być dzieło lokalnych tutaj urzędników, którzy są od tego, aby tego typu analizy prowadzić. Pomijam już to, że wielu danych statystycznych i tak dalej, w całej tej prezentacji jest całe mnóstwo błędów, więc ktoś nieuważnie tam zasysał te dane z danych statystycznych z internetu dotyczące bezrobocia, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ale to pomijam. Natomiast to, co bardziej niepokoi, to to, że mimo generalnie dosyć pesymistycznej diagnozy, bo o dziwo, ta firma, która to robiła, no dosyć trafnie opisała sytuację, w jakiej Grudziądz się znajduje po 8 latach rządów Platformy Obywatelskiej. I o dziwo, jest to często ocena bardzo zbliżona do tego, co, o czym mówiliśmy 4 lata temu, o czym mówiliśmy w tegorocznej kampanii wyborczej, że właściwie te 8 lat w Grudziądzu zostało, źle zostały wykorzystane ogromne pieniądze, które można było i pozyskać, a które praktycznie zostały, jak ja to określam, wydane, a nie zainwestowane. To jest zasadnicza różnica, ponieważ do bardzo niewielu inwestycji, które zostały w Grudziądzu zrealizowanych, można podejść z normalnym rachunkiem ekonomicznym. To znaczy powiedzieć, włożyliśmy w to miasto 40, czy 70, czy 80 milionów złotych, dzięki temu jest tyle i tyle miejsc pracy, dzięki temu miasto zarobi tyle i tyle pieniędzy, prawda, i tak dalej. Przeciwnie, jest całe mnóstwo, większość tych inwestycji, to są inwestycje, które natychmiast po ich ukończeniu stają się dla miasta dodatkowym kosztem. I tu można, no, co najmniej kilka inwestycji, zresztą radni już tej kadencji, no, widzą chociażby, co się dzieje z Mariną, gdzie tam włożono 40 milionów złotych, w coś, co, jak się okazuje, co 2-3 miesiące wymaga kolejnej decyzji dotyczącej tego, żebyśmy wyłożyli kolejne 200 czy 300 tysięcy na utrzymanie tego. Gorsze jest to, że nikt nie myśli o tym, jak to zmienić, żeby przynajmniej nie stawało się to kosztem. I z tej strategii, które, z tego wstępu do strategii, z tych założeń do strategii, które zostały przedstawione, wynika, że w kolejnych latach ten kurs i ten sposób inwestowania, wydawania pieniędzy ma być utrzymany. Będziemy oczywiście w tej dyskusji aktywnie uczestniczyć, domagając się, aby każdy pomysł na unijne pieniądze był związany z solidnym rachunkiem ekonomicznym. To znaczy, pozyskamy 100 milionów, 200, 300, włożymy w to miasto, dzięki czemu stworzymy tyle miejsc pracy, dzięki temu zwiększymy potencjał dochodowy miasta i tak dalej, i tak dalej. Innego sposobu inwestowania być nie może i chciałbym tylko powiedzieć, że takiej pracy nad strategią się domagamy, tego typu propozycji będziemy się domagali jako klub radnych PiS-u i jako radni Prawa i Sprawiedliwości i ruchu dla Grudziądza, ponieważ w przeciwieństwie, i to jest też wniosek, który płynie z tej strategii, która została przedstawiona, tam się mówi, jeżeli się tego nie zmieni, to co nas czeka, to jest dalsze zadłużanie miasta, to jest dalsza pauperyzacja mieszkańców, to jest utrzymanie najniższych w kraju płac, ponieważ jesteśmy tutaj wśród miast prezydenckich na ostatnim albo przedostatnim miejscu pod tym względem i nie powstrzymamy tego, co jest chyba największym problemem i dramatem grudziąckich rodzin, mianowicie masowej ucieczki młodych ludzi, zarówno do innych większych ośrodków, które dają większe możliwości, jak i za granicę. To jest dzisiaj problem, z którym borykają się setki, tysiące grudziąckich rodzin. Chcemy, aby pracując nad tą strategią takiego kierunku zarządzania miastem będziemy się domagali i wiążemy też ogromne nadzieje z tymi zmianami, które w swoim programie dla całej Polski ma Prawo i Sprawiedliwość. Myślę, że te nasze pomysły na Grudziądz, nasze plany dotyczące Grudziądza doskonale wpisują się w to, co w swoich programach, co w swoim programie zawarło Prawo i Sprawiedliwość i z tym też wiążemy ogromne nadzieje. Dziękuję bardzo. Tylko mieszkańcy, bo osoby, które przejeżdżają, to widzą, jak wiele sklepów wielkopowierzchniowych w tym mieście powstało. Jak wiele dyskontów jest na poszczególnych osiedlach w ilości metrów kwadratowych na jednego mieszkańca. Myślę, że
Grudziądz znajduje się w czołówce w Polsce. Tak można postawić taką tezę i no niestety w tym przypadku samorząd grudziądzki, Rada Miejska, Prezydent Miasta jest obligowany do podjęcia wszelkich optymalnych starań, aby ulżyć we wszelkich możliwych opłatach tym najmniejszym, tym najsłabszym, którzy dzisiaj konkurują z wielkimi sklepami, z dyskontami, tam gdzie często ceny są dumpingowe. No niestety trzeba stworzyć mechanizm obronny dla tych ludzi, którzy muszą przetrwać, którzy także są płatnikami wszelkich podatków, którzy odprowadzają do urzędów skarbowych podatki, z których miasto żyje. Z tych małych ziarenek piasku, z tych małych cegiełek żyją dzisiaj w Polsce samorządy. Jeżeli ten sektor zostanie zlikwidowany, to niestety uszczupli w sposób zdecydowany dochody miast i gmin. Co do strategii, oczywiście pan Andrzej Wiśniewski, radny, mówił o nietrafionych decyzjach. Na wczorajszej sesji mieliśmy także taki przykład. Radni Platformy mówili i podkreślali wagę istotnych oszczędności, które prowadzi się w obiekcie mariny. Polegają one na wyłączaniu kolejnych lamp, na wyłączaniu połowy oświetlenia. Oczywiście wykonał inwestycję za 40 milionów, dzisiaj eliminując dużą część oświetlenia po to, aby wprowadzać nonsensowne oszczędności. Oczywiście ma to związek z bardzo złym projektowaniem i złym planowaniem takich inwestycji. Jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, którą chciałbym dzisiaj poruszać w dniu dzisiejszym, a mianowicie na wczorajszej sesji była rozpatrywana skarga na pana prezydenta, która związana jest, nazwę to wprost, ze skandaliczną sprzedażą budynków przy ulicy Libelta i Żeromskiego. Przypomnę, że te budynki, 8 budynków sprzedał grudziąckie miasto, bo organ nadzoru właścicielskiego, czyli prezydent miasta, który podjął decyzję o sprzedaży tych budynków, sprzedał je na samym początku tej drogi bez operatów szacunkowych, bezprzetargowo, bez całej stosownej dokumentacji, której po prostu na początku nie było. Dzisiaj skutkiem tych złych decyzji są bardzo wysokie czynsze sięgające do 10 zł za metr kwadratowy i przypomnę, że są to budynki bardzo stare, bo wybudowane w okresie II wojny światowej. No, walczymy już w zasadzie od 2 lat, aby przywrócić konsekwencje, znaczy przywrócić jak gdyby warunki sprzed sprzedaży. Oczywiście ta kwestia została już dzisiaj w dużym stopniu rozwiązana poprzez orzeczenia Sądu Okręgowego w Toruniu, który unieważnił już 2 transakcje sprzedaży tych budynków. No niestety samorząd grudziądzki, a konkretnie pan prezydent, nie jest w stanie zrealizować tych wyroków do końca poprawnie. Jak gdyby broni się, nie dokonuje jeszcze zmian w zapisie w księgach wieczystych, nie przywrócił starej wartości czynszów. Jest wiele problemów, ale pod wpływem tych nacisków i także tej skargi, która jest co prawda przesunięta, rozpatrzenie tej skargi jest przesunięte na następną sesję. Mamy nadzieję, że dojdzie do zmiany tego kursu, tego negatywnego kursu, antyspołecznego kursu skierowanego przeciwko mieszkańcom Grudziądza. Miasta dotyczy to wykształcenia w zakresie średniego wykształcenia zawodowego, no i niski zakres wykształcenia w zakresie strategii. Przede wszystkim nie ma współpracy ze środowiskami gospodarczymi w Grudziądzu i to należałoby poprawić, tym bardziej, że na to jest pula środków z programu RPO 2014-20 na współpracę, na wspieranie środowisk gospodarczych. Można to krótko ująć, że no niestety, ale inwestycja tramwajowa też spowodowała, że sklepy w naszym mieście się pozamykały na tle województwa, na tle kraju, niski poziom podmiotów gospodarczych. To są takie czynniki, które należy w tym mieście niestety natychmiast poprawić. Jest niezbędna ta współpraca samorządu, gospodarka, nauka, to też podkreślałam na tym spotkaniu. No i bardzo niestety pesymistyczny taki wątek to systematyczne wyludnianie się mieszkańców z naszego miasta i prognoza Głównego Urzędu Statystycznego do roku 2035 mówi o tym, że dalsze wyludnianie będzie następowało. Trzeba stworzyć program dla ludzi młodych, który zatrzyma tą młodzież, bo my kształcimy na przykład do poziomu średniego, która ucieka nam do innego miasta, a na poziomie zawodowym ucieka nam za granicę. Brakuje rąk do pracy w zawodach, takich podstawowych, gdzie powinniśmy mieć. Strategia to jest coś, co podsumowało poprzednią strategię i ta, która ma być opracowana na kolejne lata. Tutaj muszą się wszystkie środowiska włączyć, dialog społeczny, propozycje. Dopiero wtedy możemy mówić o przyszłości i rozwoju tego miasta. Jest to ostatnia
pula pieniędzy, która może wesprzeć te wszystkie działania, aby w tym mieście zaczęło coś żyć i się rozwijać. Mieszkańcom okręgu, którzy oddali na mnie głos, dziękuję serdecznie, jestem zobowiązany. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to, że odnieśliśmy zwycięstwo i tak jak zapowiadaliśmy, zabiegaliśmy o to, aby w okręgu wyborczym mieć 6 mandatów, tak 6 mandatów mamy, a więc poprawiliśmy nasz wynik. W związku z tym ja powracam do tego, no politykę nie robi się indywidualnie, politykę robi się drużynowo. Mam nadzieję, że tak jak zrobiono wybory parlamentarne, jak przygotowaliśmy świetną drużynę pod wybory parlamentarne, tak teraz zrobimy wszystko, żeby przygotować świetną drużynę pod wybory samorządowe. Mamy na szczęście wystarczająco dużo czasu, by pewne sprawy uporządkować. Ja, panie pośle, mam nadzieję, że sprawy dotyczące funkcjonowania radnych Prawa i Sprawiedliwości i radnych Ruchu dla Grudziądza zostaną uporządkowane i powstanie w najbliższym możliwym terminie klub radnych. I druga rzecz to jest to, o czym pan też wspomniał, że w najbliższym czasie również uporządkujemy kwestie struktur Prawa i Sprawiedliwości w Grudziądzu, co jest dla nas bardzo istotnym elementem, ponieważ to nam może pomóc, aby przygotować taką sprawną drużynę pod wybory samorządowe. Także jeszcze raz bardzo wszystkim serdecznie dziękuję. Jak to już było wspomniane, jak już kurz bitewny po wyborach opadnie, a to już jest tylko kwestia najbliższych dni, przejrzymy funkcjonowanie Prawa i Sprawiedliwości w Grudziądzu, dlaczego od tak dawna były nieprzyjęte deklaracje członkowskie, czy wszyscy angażowali się odpowiednio w wybory, bo członkostwo w partii politycznej jest przywilejem, jest prawem współuczestniczenia i współdecydowania o ważnych sprawach, ale jest również też jakimś obowiązkiem. Więc proszę dać mi trochę czasu, również żebym się otrząsnął po wyborach, bo dla mnie to było wyjątkowo trudny, to był trudny okres, to jest naturalne, bo oprócz osobistej kampanii, jako szef Prawa i Sprawiedliwości również w jakiś sposób musiałem wspierać kampanię wszystkich na liście. I myślę, że zbudujemy silne, sprawne, przyjazne społeczeństwu struktury Prawa i Sprawiedliwości, w których dla wszystkich chętnych będzie miejsce.